Bardzo serdecznie witam was wszystkich wraz z waszymi rodzicami, babciami, dziadkami. I bardzo serdecznie witam nasze panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej, które są współuczestnikami, współorganizatorami naszej imprezy, Ochotniczą Straż Pożarną i na moje koleżanki ze stowarzyszenia i kolegów Otwarta Wieś w Starej Bordziłówce. Pogoda nam co prawda trochę nie dopisuje, ale mam nadzieję, słońce wychodzi, impreza na pewno będzie do późnych godzin wieczornych. Dzisiejsze popołudnie mamy taki program. Za chwilę ochotnicy i strażacy przeprowadzą ćwiczenia, których uczestnikami będziecie wy, dzieci. Będziemy potrzebować dwie drużyny, co najmniej po 8, 9 do 10 osób, czyli maksymalnie 20. Następnie druhna Zuzia tutaj jest i pokaże pierwszą pomoc przedmedyczną w czasie wypadku hulajnogi z rowerem. W dzisiejszych czasach są to bardzo często spotykane kolizje na drogach, na ścieżkach rowerowych. Pokażemy wam, jak się zachować, jeżeli byście byli świadkami takiej kolizji. Co trzeba zrobić, kogo zawiadomić? No przede wszystkim nie panikować, tak? No i nie obejść tego zdarzenia, nie zatrzymując się, bo czasami może się tak zdarzyć, że ktoś ulegnie wielkiemu wypadkowi, a wy będziecie tutaj przed lekarzem, przed karetką. Taka pomoc przedmedyczna dotyczy no nie tylko dzieci, również i dorosłych, żebyśmy nie przechodzili obojętnie przy zdarzeniach na drodze. Z powodu dzisiejszej złej pogody, która nam zaczęła się, część kulinarna, degustacyjna jest w środku w sali, w świetlicy, więc bardzo serdecznie zapraszam w międzyczasie na popcorn, watę cukrową, słodycze, owoce, gofry z owocami, jak również na smalec z ogórkami małosolnymi. Taka mała garmażeria jest do dyspozycji wszystkich uczestników w środku świetlicy. Życzę dobrej zabawy i obyście dzisiejszy dzień wspominali długo i szczęśliwie. Jeżeli pogoda nam dopisze, pewnie zrobimy jeszcze rozgrywki piłki siatkowej o puchar sołtysa wsi Stara Bordziłówka. Thank you.